Słuchajcie, przyjechaliśmy w jedno z bardziej spektakularnych miejsc. Miałem sobie dzisiaj odpocząć, ale pogoda jest tak ładna. No i tutaj są konkretne podejścia. Byliśmy tam, a idziemy tam, tam wysoko. Ja nie wiedziałem, że tam jest tak potężna ściana. Widokowo wyglądała. Tym filarkiem to po prostu kosmicznie. Teren jest mega zarośnięty. Nie ma oznaczeń. Przeszliśmy może 10 metrów w tamtą stronę. Oj, tu jest fajnie bardzo. I wracamy teraz, bo teren się już obniżał i był las. Tu jest konkretnie. No. Całkiem to dobrze poszło, jeżeli chodzi o przelot przez jaskinię zegarową. Konkretnie tu jest. Szczególnie jak jest tak ładnie w tygodniu. Pięknie. To była pierwsza miejscówka, później przeszliśmy tędy i weszliśmy tędy. Jak tutaj jechaliśmy, to nie chciało mi się wierzyć, że tutaj jest aż taka droga. Dotarliśmy do osady, a tutaj parking, wszystko zagospodarowane, ławeczki, środki unijne. Znowu ostro, mocno pod górę, a byliśmy przed chwilą tam na dole. Jesteśmy na szczycie. No trzeba przyznać, że to miejsce robi mega wrażenie. Jest naprawdę tutaj taka lufa. Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do takiej ekspozycji, to może mieć tutaj naprawdę zawroty głowy. Ale jest ostro. Tamte skałki, jeszcze województwo śląskie widać tam. Tam byliśmy, nie? No tu wygląda to super. Trzeba przyznać. Jest faktycznie mega. Idziemy już w dół. Mam jeszcze co najmniej dwa miejsca, które chciałem wam dzisiaj pokazać. Wyżej, bo jest bardzo stromo. No świetnie się lata, kurczę, tym Sineupem. Zrobiłem odbiornik, wymieniłem go, bo tamten pierwszy po kąpieli odmawiał mi posłuszeństwa. A dzisiaj przelutowałem odbiornik Nano RX. Jest super. Naprawdę odleciałem tutaj spokojnie w tym lesie na jakieś 150 metrów. I zasięg nawet nie drgnął. Myślałem, że będzie failsafe, ale nie. Ładnie się lata. Jak popatrzyłem, przez jaką tutaj bardzo wąską szczelinę przeleciałem, jestem mega zadowolony. I też przez to okno. Przed chwilą. Powrót do cywilizacji. Jest asfalt. Tym razem będzie to pięciocalówka. Dzisiaj jeszcze nie latana. Zobaczymy, jak sobie poradzi Nazgul w takiej sytuacji. Lecimy, co?
No i pięknie nam się nagrało, 5,5 minuty lotu. Jedna z ostatnich sesji, R2S spisał się świetnie, jesteśmy na zamku Pilcza, tam z tyłu, słabo go widać teraz, ale zamek wyszedł bardzo ładnie przy zachodzie słońca. Może się przejdziemy jeszcze kawałek, co? Chcecie? Słuchajcie, światło się robi już coraz słabsze, jestem ciekawy jak wyjdzie to ujęcie, bo tu jesteśmy całkiem w cieniu, czy ta dziesiątka daje radę czy nie. Dzisiaj ujęcia ręczne wykonywałem dziesiątką, nie zmieniałem je, jej jest cały czas na kilku do selfie, a ujęcia, jeżeli chodzi o powietrze, z dronów R2S i GoPro 8, albo na Proteku, albo właśnie na Nazgulo, na dwóch dronach. Jestem mega zadowolony z tych lotów, było ich chyba z 5, całkiem dobrze to poszło i mega fajna wycieczka. Nie wiem, czy jeszcze cokolwiek zrobimy. Dzięki wam za uwagę w tych pięknych okolicznościach przyrody. Żegnam się i życzę wam wszystkiego dobrego. Pa, pa. Cześć. Na końcówkę jeszcze mam jedną miejscówkę tutaj, obczajam, czy tu można polatać. I park jest piękny. Sineupem pomiędzy starymi drzewami, tak. Ale tu są jeszcze takie obiekty. To jest stary obiekt gospodarczy. Cały zamknięty.